Cześć misiaczki. Robimy czytanko wrześniowe dla panieneczek, bo panieneczki mają co? Urodzinki. Wszystkiego najlepszego misiaczki z okazji urodzinek. Zaczynamy od Was. No i pomyślałam, że zrobię tak osobno dla każdego znaku, tak żeby zobaczyć. Żeby wyczaić, obczajkę żeby zrobić, który znak najmniej ogląda. I wtedy ten znak nie będzie miał czytania na październik. Co Wy na to? Nie, żartuję. Żartuję! Do czego? Panny! Do czego Wy mnie namawiacie? Ej, weźcie przestańcie. No, to tak, tak nie można zrobić. Nie, nie, nie. Akurat co ja chcę, ale panny oglądają szaleńczo. Szaleńczo. Panien jest bardzo dużo wśród oglądających. No? Dobra, misiaczki. Czyli co my robimy zawsze? Jak my to zawsze robimy? My się już nudzą trochę te czytania miesięczne. Tak mi coś zmieniła, ale tak nie za bardzo wiem co. No bo jak zaczynam zmieniać, to potem z kolei mam burdello i też mi się to nie podoba. Kurde, włosek mi jakiś odstaje. Już chyba nie ma. Dobra. Także miśki, miłość, praca. Jeju, jak to zawsze jest. Miłość, praca, coś do osiągnięcia i potem Wy z każdym znakiem z odjaku. Lecimy. Lecimy, lecimy. Panieneczki, które mają... O, wiem co zrobię. Zrobię nowy myczek. Panieneczki, które mają stabilny związek. Pamiętajcie, patrzymy na wrzesień. Panieneczki, które mają relację mniej stabilną. I panienki, które nie mają w ogóle człowieka. Rada. I rada. No. Takie buty. No, żeby nie powiedzieć brzydko, ale tyłka nie urwie pannie we wrześniu, jeżeli chodzi o miłość. Nie urwie. Stabilne człowieczki. Co my to mamy? Miśki, no to ja nie wiem, co to ma wspólnego ze stabilizacją, że ktoś wybiera opcję. No to powinna być już dawno wybrana ta opcja. Macie uprawiać dużo seksu i macie mieć porozumienie. Jest pokazany jakiś pomysł. Dobra, powiedziałam, że to jest dla stabilnych związków, czyli teoretycznie zakładam, że nie macie problemów. W takim razie to, co się u Was dzieje, to jest wybór jakiejś opcji. Co Wy możecie wybierać? Możecie domu szukać, możecie wybierać auto, możecie wybierać, nie wiem, kolor farby, żeby pomalować pokój. No nie wiem, co Wy tam wybieracie, ale jest pokazane, że było dużo opcji i jest wybór i podjęcie decyzji. Być może jakieś nowe pomysły u was w związku się pojawiają. Jeżeli mieliście niestabilną relację i ktoś wybiera pomiędzy na przykład dwiema osobami, no to to oczywiście w tym momencie wskakujecie na stabilną relację, bo ktoś wybrał. Jest pokazane, że ktoś dokonuje wyboru. Być może razem, być może jedno z Was i ten wybór jest konkretny. I dobry pomysł jakiś będziecie mieli. No. Natomiast jeżeli chodzi o Waszą radę, to mamy kartę, która mówi no nie tylko o romansie i seksie, o romansach, seksie i w ogóle takim ogniu, ale też, żeby dochodzić do porozumienia. A jeżeli macie coś do podjęcia, jakąś decyzję razem we dwójkę, ta karta mówi o kompromisie. Pójść na kompromis, żeby jedno coś powiedziało, drugie coś powiedziało i z tego macie coś razem sklecić. Ja nie wiem, co będziecie wymyślać. Dobra, miśki. A nie martwić się mają ci, którzy mają niestabilną relację. Wyjście z stagnacji i otworzenie się na coś. Jeżeli macie niestabilną relację, to jest pokazane, że prawdopodobnie przez jakiś czas byliście w stagnacji, byliście w jakimś zawieszeniu, wyjście ze stagnacji i ktoś się otwiera. Nie martwić się jest rada, co oznacza, że dla niektórych z Was sytuacja się może co? Polepszyć. Dlaczego polepszyć? Dlatego, że ktoś był zamknięty na ten związek, być może w ogóle zamknięty na miłość i teraz się otwiera, przestaje się bronić ktoś i stagnacja się kończy, czyli coś się rusza, coś idzie do przodu. A rada, nie zamartwiaj się. Nie zamartwiaj się. Wyjście ze stagnacji, otworzenie się na coś.
No, jeżeli sytuacja była bardzo, bardzo kiepska i to taka, no, strasznie kiepska, no to może się otwieracie na podjęcie decyzji. Ja nie wiem, na co się ktoś otwiera, ale ktoś postanawia się na coś otworzyć, postanawia się otworzyć na coś, na co do tej pory był lub była zamknięty. I wyjście ze stagnacji w niestabilnych relacjach. Natomiast karta rada, przestań się martwić, człowieku. Nie myśl negatywnie, nie skupiaj się na negatywnych myślach. Ci, co nie mają żadnego człowieczka, miśki, no rany boskie. No wy macie nie mieć człowieka. To co to jest? Dlaczego jest nieskończony jakiś cykl? Z kim jest nieskończony? Kto was zranił? Gdzie to się wydarzyło? Raz, sprawy karmiczne. Uhuhu. Nie wiem z jakiego czytam. No, mogą być oczywiście z tego wcielenia, a mogą być z innych, to tam nieważne. Ale coś sobie ktoś nagrabił. W każdym razie niepokończone cykle jakieś. Niektórzy cały czas myślą o czymś z przeszłości i dlatego nie przychodzi nowe, dlatego że jest nieskończone stare, ale jest pokazane, że ten miesiąc jest możliwe, że teraz we wrześniu, że zamkniecie jakiś cykl, albo że przestaniecie cierpieć, albo że coś będziecie wybaczać, ale jest jeszcze bardzo silny przekaz dla niektórych z was, którzy nie mają człowieka, że ktoś do was będzie wracał. Nie wiem, czy się spodziewacie, że ten człowiek akurat będzie chciał się z wami pogodzić, coś naprawić, być może. Nie naprawiać. Dobra, tu jest coś nieuleczone i dla niektórych z was jest nawet sugestia, że tego się nie da naprawić, że to nie jest uleczalne. Natomiast dla innych jest sugestia, że trzeba się jeszcze z czegoś wyleczyć, jeżeli chcecie, żeby nowe przyszło do was. Teraz tak, wszystkie panny, nieważne czy macie związek taki, śmaki, owaki, czy jesteście sami, każdy z tych przekazów może wam jakąś wiadomość przynieść. To znaczy, wy możecie być w jakimś związku, ale mieć na przykład jeszcze trzecią osobę na myśli i wtedy ten przekaz dla singli mógłby do was pasować. Także weźcie to też tak trochę, dobra? Intuicyjnie tego słuchajcie. To nie jest tylko tak, że jak ja mówię, że dla singli, to na pewno ten, który ma związek, tutaj nic dla siebie nie znajdzie, bo to te energie się, wiecie, przenikają. No, przenikają się. Dobra, misiaczki. Praca. Praca, wrzesień, panna. Ha, ha. No to miśki, no to ja nie wiem, czy to jest dobre, żeby mieć romans w pracy. Jest jakaś osoba spod znaku bliźniąt, która będzie wam radzić, albo wy im, ale będziecie coś razem uradzać w pracy. Uważać na ego jest rada, jeżeli chodzi o pracę. Co my tu mamy? Niektórzy nie będą pracować, a niektórzy są niezadowoleni z pracy, niektórzy chcą zmienić pracę, a niektórzy gorzej pracują przez co? Przez problemy romantyczne. Dla niektórych panien jest ostrzeżenie, że w pracy będzie gorsza forma przez albo problem związkowy, albo przez, no, na przykład mieszanie pracy i romansów. Miśki, przestać. Przestać nie robić jaj. Dobra. Ogólnie to nie są złe karty. Abstrahując od romansów, ma się rozumieć w pracy. Słuchajcie, jest pokazane podejmowanie decyzji na spółkę z jakąś osobą, jeżeli macie osobę jakąś tam w pracy dosyć rozsądną, nie musi być spod znaku bliźniąt, ale może. Kochani, jest pokazany jakiś dobry układ w pracy. Wchodzenie w jakieś układy, nie nieuczciwe, tylko pozytywne, coś, co dla was będzie dobre. Jest również, aż w obu tych kartach, pokazywane podejmowanie ważnych decyzji we wrześniu w pracy. Wszystko pięknie, ładnie, z wyjątkiem tego, żeby uważać na ego, na egocentryzm i na takie coś, że wy będziecie myśleli. No, to zależy, jaką jesteście panną. Jeżeli macie problemy z tym, że czujecie się ważni i bardzo jacyś tacy, wiecie, takim wałem się czujecie, to moglibyście przesadzić i za bardzo tak negatywnie się zachowywać w pracy, jeżeli chodzi o taki właśnie egocentryzm. Ale jeżeli macie takie podejście, że jesteście mniej ważni, to moglibyście się nie doceniać. Bo to jest albo to, że się ktoś przecenia,
uważa się za bardzo jakiegoś tam, albo się ktoś nie docenia. Nie musi to chodzić o Was. Może chodzić o jakieś osoby u Was w pracy, które mają problem z egiem i się nie będziecie mogli z tą osobą dogadać. Uważać na dumę, pychę, ego i na co jeszcze? Na niedocenianie lub przecenianie osoby lub sytuacji. No. Miśki, co jest najlepszego do osiągnięcia dla panny we wrześniu? O Jezu. Miśki, o Jezu. Dobra, nie chcę mówić, że to są oświadczyny, no bo przecież nie mogę powiedzieć, że wszystkie panny się będą tutaj oświadczać, czy przyjmować oświadczyny, czy coś takiego, ale to są oświadczyny. Dla jakiejś może jednej panny, jakiejś jednej pannie, w urodziny się Wam ktoś... Jezu, w urodziny się Wam ktoś oświadczy. We wrześniu na to wychodzi. Jakiejś być może jednej panience, ale oczywiście trzymamy kciuki za tą pannę, której się ktoś oświadczy. Dobra, miśki, żarty na bok. Słuchajcie, to jest ogromna stabilizacja i dobre wieści. Stabilizacja rodzinna, domowa, związkowa, ustabilizowanie spraw jakichkolwiek, nawet zawodowych, które nie były stabilne do tej pory i dobre wieści na temat domu, pracy, związku, dzieci. Dzieci. Dobre wieści. Jezu, jakie fajne. To jest raz, więc jeżeli chodzi o ustabilizowanie wszelkich spraw, bardzo dobre wieści. Ale, miśki, jest gdzieś jakaś panna, która czeka na wieści od, nawet bym powiedziała, że jakiejś bardzo bliskiej duchowej duszy, duchowej osoby dla Was. Jeżeli uważacie, że ta osoba jest Waszą jakąś, czy to bratnią duszą, czy jakimś tam, nie wiem, bliźniaczym płomieniem, czy nie wiadomo czym, moglibyście uzyskać wieści od takiej osoby. W sensie odezwie się do Was. Tu mówię oczywiście do tych, do których się ta osoba nie odzywa, ale czekacie na to, że się odezwie. Może się odezwać. No. We wrześniu się może odezwać. Czy myśmy zrobili wszystko? Miłość, praca, co najlepszego do osiągnięcia? Wy z każdym znakiem zodiaku. Jeżeli macie osobę spod znaku barana, no... Słuchajcie, albo seksy i ożywienie, jeżeli chodzi o pasję i o romans, albo poznacie nową osobę spod znaku barana i to będzie nowy romans z osobą spod znaku barana. Na pewno ta karta również mówi o pasji i o działaniu. No, nudzić się z baranem nie będziecie we wrześniu. To są dobre karty. A teraz się oczywiście rozsypały wszystkie karty. Ojeju, lecimy z byczulisiem. Co tam pomiędzy panną i bykiem we... miśki nie. Nie. Nie i tyle. Nie wiem dlaczego, nie wiem dla jakiej panny to jest, bo pewnie nie dla każdej. Ale niestety jakaś porażka. Poczucie przegranej albo dosłownie przegrana. To nie musi być dla każdego z Was, że coś się zepsuje. To może być poczucie wewnętrzne. Przegrywam w tej sytuacji. Może się będziecie kłócić i będziecie mieli poczucie przegranej. Ale gdzieś niestety jest panna, która ma niezbyt ciekawy związek z bykiem. I ten związek, no to niestety jest jedna wielka porażka. No. Bliźnięta. Misiaczki, wredna baba. Albo problemy z podejmowaniem decyzji. Jeżeli wiecie, że wy macie problemy albo bliźnięta z podejmowaniem decyzji a propos waszego związku, no to nic się nie zmieni. Ale może wredna baba wchodzi między was. Żona, mamusia, teściusia, siostrusia, nie wiem, ale jakaś kobieta. No, życzliwie nastawiona do Was to ona nie jest. A, jeszcze nie powiedziałam, że kochanka. No, kochanka też może być wredną babą. A, widzicie, zarzucacie mi, że jestem przeciwko kochankom, a po stronie żon, a tymczasem powiedziałam, że żona może być wredną babą, a nie powiedziałam, że kochanka. A przecież, że może uwodzić Wam chłopa. Wredna baba wchodzi między Was, ale ta karta mówi również o... braku uczciwej komunikacji i niepodejmowaniu ważnych decyzji w Waszym związku, więc może to być tylko to. Dobra. Raczulisiu. Z raczulisiem macie bardzo dobrą kartę. Słuchajcie, miłość, szczęście, radość, super związek, mówienie o uczuciach i spokój i empatia. To jest super karta dla związku, jeżeli chodzi o
Was i raka, jeżeli chodzi o pannę i lwiaczka. No tu coś z seksem nie za bardzo Wam wychodzi, miśki. To ja nie wiem. Nie wiem, a tu coś troszkę kiepsko z seksem. Może być zakończenie jakiegoś romansu, albo może być taka jakaś, no po prostu mniej radości seksu, albo coś troszkę gorzej będzie w tym aspekcie, jeżeli macie stały związek, ale możliwe zakończenie romansu, a jeżeli wiecie, że byliście w trójkącie, to będzie wybór. Ktoś dokona wyboru pomiędzy dwiema osobami. Nie wiem, czy wy, czy lew, ale ktoś dokona. Dwie panny na wrzesień. Nowy początek, nowe życie. Uważać na zrobienie dzidziusia, jak nie chcecie. Ale nowy początek. Coś zupełnie nowego zaczynacie we wrześniu. Jest to dla Was dobre. Nie bać się. Nowy rozdział w życiu. Możliwe, że poznacie całkowicie nową osobę i ta osoba będzie spod znaku panny. A możliwe, że wybieracie jakąś nową drogę dla siebie. Teoretycznie, jeżeli się ktoś rozwodzi, to też pasowałoby nowa droga życiowa. Jeżeli wiecie, że takie coś robicie. Nowa droga życiowa, nowy początek. Dobra. Jeżeli chodzi o pannę i wagę, podjęcie decyzji, prawda, mówienie prawdy, pomysły, idee, podejmowanie decyzji, powiedzenie prawdy. No może coś wyjdzie na jaw, może być. Panna i skorpion. Oj, nowe mieszkanie, nowy samochód, nowy dokument. Jeżeli załatwiacie rozwody, to też może być. Prezenty, wiadomości, maile. Wartościowy nowy początek, dobry nowy początek. Materialny nowy początek, nowa praca. Zamieszkacie razem, umówicie się na coś. Kontrakty, niekontrakty różne. Bardzo dobra karta. No, jeżeli nawet chodziłoby o rozwód, no to musielibyście chcieć tego rozwodu, no to możecie dostać rozwód. Wiecie, o co chodzi? No. To było ze skorpionem, a teraz panna i szczelczyk. A tu, no to jeżeli jesteście w stałym związku, to pozostaniecie w stałym związku. Nikt nie chce z tego związku wychodzić we wrześniu. Uważać na uzależnienie od siebie nawzajem, emocjonalne lub materialne, finansowe, może być, ale jeżeli macie problematyczną relację i ktoś ma żonę męża, nie będzie się uwalniał od tamtej drugiej relacji we wrześniu. Tak, miśki, niestety. Co to było? To był szczelczyk, koziorożec, panna i koziorożec. Aż mi spadło. No, koziorożec może się wycofywać z tej relacji, bo to jest karta koziorożca. Może być tak, że koziorożec jest problematyczny lub wycofany. Ale jeżeli nie ma tego typu rzeczy i w ogóle nie wiadomo, kto jest problematyczny lub wycofany, ta karta mówi o zakończeniu czegoś toksycznego. Co może być toksyczne? Relacja może być toksyczna, zachowanie, mogą być nałogi, mogą być obsesje. Wyjście z takich toksycznych rzeczy pomiędzy Wami i koziorożcem. Teraz panna i wodnik. Panna i wodnik. Miśki, jeżeli jesteście w stałej relacji, uważajcie na pieniądze, bo duże wydatki i takie poczucie, że coś Wam trochę za dużo ubywa pieniędzy. Ale jeżeli nie są to finansowe sprawy, no nie czujecie się stabilnie i nie będzie ustabilizowania Waszej sytuacji w tym miesiącu. Niestety, pomiędzy Wami i wodnikiem. Brak poczucia bezpieczeństwa. I ostatnie, panna i rybeczki. A, lowelastwo i brak planu, brak zaangażowania i takie przychodzę, odchodzę. Kto do kogo, to nie wiem, ale pozytywne i stabilne to nie jest. Jeżeli nie macie relacji żadnej, to być może się znowu kontakt nawiąże. Jeżeli macie teraz, to się może ten kontakt rozwiązać we wrześniu. Uważać na zdrady i uważać na, jak się nazywa, zazdrość, złość, kłótnie i tym podobne rzeczy, jeżeli macie związek jakiś konkretny z rybami. Miśki, karta anielska dla panny. Bezpiecznie jest kochać. Otwórz swoje serce, aby dawać i otrzymywać miłość. Przepiękna. Przepiękna. Dobra, misiaczki,
to tyle. Lecę z resztą znaków. Widzimy się może nareszcie znaków się może widzimy, bo może będziecie zerkać. Może macie tam jakieś ascendenty czy coś takiego. Także zapraszam jakby co, a na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i pa, pa.